A z nami jest kolejny gość. I tym gościem jest Ania Czartoryska-Niemczycka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Chyba powinienem do ciebie teraz mówić Magda, bo taką postać grasz w 5. sezonie serialu Usta Usta, który dzisiaj się pojawił w playerze TVN-owskim, w player.pl. 5. sezon. Ja muszę powiedzieć, że miałem okazję obejrzeć kilka odcinków tego nowego sezonu i no dzieje się tam, no muszę powiedzieć, że między innymi właśnie za sprawą Magdy, rany gościa, co tam się dzieje, ale jednocześnie mam takie przekonanie, że bardzo to są wiarygodne historie. Tak patrzyłem momentami i pomyślałem sobie, opowiedziałem Edwardowi Miszczakowi o swoim prywatnym życiu, a on to władował w scenariusz Usta Usta. Oczywiście żartuję, ale myślę, że bardzo wielu z nas odkryje swoje historie zwłaszcza w tym sezonie. Czy mam rację, czy ty miałeś takie poczucie, że to jest o życiu wielu z nas? Ten 5. sezon? Ja myślę, że w ogóle na tym polega siła tego serialu, że on jest oczywiście śmieszny i jest trochę absurdalny, ale te perypetie, które spotykają naszych bohaterów, wcale nie są tak bardzo oddalone od rzeczywistości. I no, czasami mówimy w życiu, że różne rzeczy, które nam się przydarzają, są tak absurdalne, że trzeba było o tym zrobić film. I myślę, że tutaj spotykamy się z taką rzeczywiście esencją związków, relacji międzyludzkich, różnych błędów, które popełniamy, naszych śmiesznostek, słabostek, sytuacji, w których może nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy, gdzie nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. No rzeczywiście moja bohaterka może nie jest mistrzynią dobrych decyzji, ale no też ma swoje powody i myślę, że ten taki słodko-gorzki, trochę śmieszny, ale myślę, że też taki refleksyjny charakter tego serialu jest fajny, charakterystyczny, jest też inny od tego, co możemy na co dzień oglądać. Ja myślę, że skumulowanie tych wszystkich problemów, które się pojawiają do bardzo wąskiej grupy bohaterów serialu, jest oczywiście takim przerysowaniem, bo myślę, że to wszystko nie zdarza się w tak wąskim gronie. Ale gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkich naszych znajomych i przyjaciół, to absolutnie każda z tych historii zdarzyła się naprawdę. Takie jest moje przekonanie. Ja każdą z tych historii gdzieś tam w większym lub mniejszym stopniu, może z innymi szczegółami, ale każdą z tych historii rozpoznaję. I myślę, że na tym polega jakby niezwykłość tego serialu, a zwłaszcza właśnie 5. sezonu, który mam wrażenie, że jest taki mocno podkręcony i że jakby scenarzyści postanowili wrzucić do niego ile się da. Ale mam do ciebie pytanie, bo wiesz, to jest bohaterowie tego serialu to są ludzie no koło 40, powiedzmy, a także starsi, tam są też osoby koło 50. Czy ty masz takie przekonanie, że jakby nasza umiejętność popełniania błędów życiowych wcale się nie zmniejsza z wiekiem? Bo wszyscy zawsze mówimy, że no 20-latkowie to popełniają błędy, ale jak już mają te 30 parę, 40 lat, 45, no 50 to już wszystko wiemy o życiu i żadnego błędu już nie zrobimy. A ten serial mówi, nie, to nieprawda, wszyscy popełniamy błędy w każdym wieku. Czy masz też takie przekonanie? Niestety, to jest straszne, że wydawało się, że z wiekiem powinniśmy się stawać mądrzejsi, nabierać doświadczenia i może nie popełniać tych samych błędów przynajmniej, ale myślę, że zwłaszcza w obliczu wielkich emocji czasami po prostu tracimy głowę i myślę, że też z wiekiem nasze charaktery się tak jakby wyostrzają i że różne tendencje, które mieliśmy wcześniej, mogą się stawać nawet silniejsze. I myślę, że tutaj też każdy z tych bohaterów ma bardzo silnie zarysowaną osobowość, silny charakter. To jest w ogóle bardzo fajne też dla nas, aktorów, do grania. I też te wydarzenia, które mają miejsce w zdarzeniu z naturą tych ludzi, no bardzo często dają
w sumie podobny efekt i myślę, że to jak mało się uczymy na własnych błędach jest no bolesne, że musimy te same lekcje odrabiać po kilka razy. Ale absolutnie masz rację, ja też uważam, że fajnie by było, gdybyśmy się uczyli na własnych błędach, ale to jest rzadkie. Rzadko się uczymy na własnych błędach. I też właśnie też myślę, że usta to jest, tak pokazuje bardzo dobrze, że tak właśnie jest. Ale ciekawe jest to, co powiedziałaś o wyostrzeniu charakterów. Czy myślisz, że to jest tak, że jeżeli mamy jakieś predyspozycje do popełnienia jakiegoś rodzaju błędów w życiu, to z wiekiem jesteśmy bardziej skłonni je popełniać? Że ta umiejętność unikania tych samych błędów jest rzadsza? Ja mam takie przekonanie na swój temat. Ja uważam, że te błędy, które ja popełniałem w życiu, gdzieś do 45 roku życia popełniałem coraz częściej, coraz szybciej, coraz częściej. Na szczęście potem się udało mi zapanować nad samym sobą, ale takie mam przekonanie. Ty też tak uważasz, że na przykład patrzysz na siebie, patrzysz na błędy, które w życiu popełniałeś, na pewno było ich bardzo niedużo, ale jakieś tam pewnie były, i myślisz sobie, że popełniasz ich, im jesteś starsza, tym te błędy są bardziej wyraziste? Wiesz co, chyba szybciej się orientuję, jednak to doświadczenie powoduje, że szybciej się orientuję, że chyba już kiedyś przydarzyło mi się coś podobnego, albo chyba zdarzyło mi się w ten sposób zareagować i mam jednak taką lampkę, która mi się zapala i oczywiście wymaga ogromnej pracy nad sobą, żeby nie iść za tym pierwszym instynktem i żeby właśnie nie ulegać emocjom, tylko czasami wziąć głęboki oddech, zastanowić się i pomyśleć, że może... No, że może moglibyśmy tym razem zrobić to inaczej. Więc tak, no staram się pracować nad sobą. Myślę, że pracujemy wszyscy gdzieś tam nad sobą, wszyscy się uczymy i tak długo odrabiamy te lekcje, dopóki się nie nauczymy, no niestety. A jak patrzysz na Magdę, jak czytałaś scenariusz i patrzyłaś na to, co się przytrafia Magdzie, to miałaś wrażenie, że jakoś, nie mówię o konkretnych żadnych wydarzeniach, bo ta Magda też naprawdę popełnia sporo błędów, ale czy miałaś wrażenie, że rozumiesz tą kobietę? Myślę, że tak, dlatego że te błędy wynikają po pierwsze z jej przeżyć wcześniejszych, I myślę, że to są takie, jest to trauma, która ją po prostu gdzieś tam zamknęła i powoduje, że ona chyba chciałaby czuć jak najmniej, ale pakuje się w różne tarapaty, które tak naprawdę powodują, że to się na niej mści jakoś ze zdwojoną siłą niestety. Myślę, że to jest dosyć skomplikowana postać i przede wszystkim taki pewien rodzaj zamknięcia, nieufności, nieśmiałości. On jest bardzo fajny do grania i takie jej stopniowe otwieranie się, rozkwitanie. Wydaje mi się, że to jest też coś, z czym ja się spotykam w relacjach z ludźmi, że ja się dosyć wolno otwieram i zajmuje mi chwilę, żeby zaufać, żeby się zaprzyjaźnić, ale za to mam takie bardzo stałe te przyjaźnie i takie trwające latami, bardzo sprawdzone. Więc tak, mi się to gdzieś tam sprawdza. Aniu, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bardzo Państwa zapraszam na player.pl do obejrzenia 5. sezonu Usta, bo myślę, że to wrażenie właśnie, jak się to ogląda i człowiek zaczyna myśleć, kurczę, znam tą historię skądś, no przecież to jest o mnie, albo to jest o bliskiej mi osobie, przyjaciółce, przyjacielu moim historia, jest naprawdę takim niesamowitym dosyć doznaniem, a gwarantuję, że na pewno się to Państwu zdarzy w czasie oglądania tego serialu, bo te historie są naprawdę z życia wzięte. Tak, Ania Czartoryska-Niemczycka, czyli Magda w 5. sezonie Usta. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszam do oglądania.